Czegoś takiego sam osobiście jeszcze nie widziałem. Król Skorpionów. Tak nazywa się mapa, na której dzisiaj będziemy bawili się w chowanego. Cały projekt był budowany z dbałością o każdy szczegół, dzięki czemu robi aż tak wielkie wrażenie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z widzami, gdzie mogą wygrać fałdolce, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i przypominam, że możecie mnie wspierać w sklepie z kodem Gaming with Farel. Ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za wsparcie, teraz zapraszam do oglądania. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z trybu kreatywnego. Jest dzisiaj ze mną 9 osób i będziemy bawili się w chowanego na wyspie Króla Skorpionów. Teraz przedstawię wam uczestników dzisiejszej zabawy. Shalon Uber. No cześć, witam. UKT9. Halo, gdzie masz? Cześć, pomachaj. Okej, witam cię serdecznie. Bali 200. Damian. Jestem. Witam. Dziki Yoda. Jestem. Dzień dobry. Hard Soine. Kapturson. Siema. Mosak. Wow, jakie salto. Oraz Szaku. Siemaneczko. Standardowo, moi drodzy, przypominam o zostawieniu łapeczki w górę. Skoro 9 osób się ukrywa, no takie 9000 łapek jakby było pod tym odcinkiem, byłoby naprawdę tak miód malinka, bo ostatnio bardzo z tymi łapkami się, że tak powiem, jak to ładnie nazwać? Obijacie się z tymi łapeczkami. Moi drodzy, mapka jest przecudowna. Gościu, który ją tworzył, zadbał o każdy szczegół, naprawdę. Dajcie znać w komentarzu, co o niej sądzicie i oceńcie od 1 do 10, jak wam się podoba. Panowie, ja proponuję tak, macie 2 minuty, żeby się schować, równo 13 po zaczynam szukać. Ja korzystając z chwili czasu standardowo przypominam, że możecie mnie wspierać z kodem Gaming with Farel w sklepie. Ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za wsparcie, jest już nas ponad 38 tysięcy. Boo, wow! Okej, standardowo przypominam, moi drodzy, że osoba, która najlepiej się schowa, wygrywa 1000 fałdolców, więc wiecie, jest o co walczyć. Lecę! Leci paszczur, jaszczur, czy jak ten skin się nazywa. Przy okazji sobie jakąś monetkę zdobyłem. Bronię mam, jeszcze jakaś by się mi snajpereczka przydała tylko na odległość. Zaczynajmy P90, okej. Okay. Powoli, od tej chatki. Dobra, luzio, zaczynajmy. Tu nikogo nie ma, lecimy dalej. Aha! Budować nie można, no to najgorzej. Ale tu chyba też nikogo nie ma. Sprawdźmy sobie pierwszą rączkę, słucham? No, widzę kogoś. Jak kogoś, tylko Farel się przemieszcza, więc pewnie mnie widzisz. Wow! No to widzę ciebie. Kurczę, najgorzej, spadłem. Widzowie mogą chować się wszędzie. Ja też gdzieś tutaj mam. Ja gdzieś mam tutaj samolot. O, jest właśnie on tutaj. Za chwileczkę się tam po niego udam i będę patrzał z góry, gdzie kto się schował. Ej, mapa jest ogromna, nie sądziłem, że aż taka duża jest. Nie wiem, czy mi starczy czasu, żeby was znaleźć wszystkich. Muszę kogoś na lotni. Okej, rozejrzyjmy się. Tu nikogo nie ma. Czekajcie, jak tam było? Jak można było wejść na ten samolot? Którędy? Tędy? Skrzyneczka? Pompeczka to nie. Zobaczmy sobie może pierw tą chatkę jeszcze. Kolejna skrzynka. Coś mi się wydaje, że chyba wszyscy się schowali. Wow, ty, podwójne dno ma ta chata. Piwnicę miała. Dobra, może tutaj gdzieś będzie ktoś. Kolejna skrzynka. Ja znajduję zamiast ludzi same skrzynki, dobra. Dlaczego tu jest tak zimno? Nie wiem, skarpety ubierz, mordo. O, to w sumie się przyda do chowanego. To będzie dobra opcja, ta broń do chowanego. Jak najbardziej. Dobra, wszystkie chatki na razie przetrzepałem, że tak powiem. Nikogo nie znalazłem. Czyli wszyscy gdzieś są na samej górze, okej. No nic. Trzeba odpalić samolot i lecimy. To co, moi drodzy? Lecę poszukać was z samolotem. Dawno nie było, chyba nigdy nie było hide and seeka z samolotem. No, jeszcze tego nie było. Tego jeszcze nie było. Dobra, ale to jest mega ciekawe. Tutaj chyba ktoś się ukrył. Dobra, leć samolociku, no leć! Ej, samolot mi się zepsuł. Samolot mi się popsuł? Nie, dobra, leci. Pamiętaj, nie samochody się... Dress, Bucker, dostałeś nakryty jako pierwszy.
Gratulacje. Gratulacje, gratulacje. Pierwszy na wszystko. Doceniamy. Doceniamy, doceniamy. Dałeś innym szansę. Dobra. Szukajmy dalej. Szukajmy dalej. Ja tego nie rozumiem. W koło palmy ten król lodu cały jest lodowy, nie? Bez sensu. Pewnie zaraz się roztopi. Pewnie zaraz się roztopi. O, o, to jest prawda, to prawda. Dobra, wylądujmy sobie tu na dachu. Ładnie. Przeszukajmy teraz tą chatkę. Czy jest ktoś tutaj? O nie. Tak? Czy ktoś tutaj się znajduje? Kapturson, GG, GG, znalazłem cię, mordeczko. Ale kryjówka była dobra. Ty, a Farela, ty czasem nie widziałeś tam kogoś jeść. Tu chyba było sprzedany koleżka, chyba był sprzedany. Za chwileczkę tam się udamy, spokojnie. Tutaj na tym mieczu mi się wydaje, że ktoś będzie. To nie jest możliwe, że ktoś tutaj się nie schował. To pewnie Szaku taką kryjówkę sobie znajdzie. Nie tym razem. Nie tym razem, Szaku? Ej, nie ma, nie ma. Ja jestem dzisiaj schowany pod Wina. Pod Wina? No, jak zawsze daje wygrywać, to dzisiaj nie. Dobra. Szaku schowany pod Wina. Czyli Szaku będziemy walczyli, tak? Bo również, również mam dobrą zaraz kampa. Sprzedam pod koniec, wstać mi zdjęcie, gdzie jest. Koleżki, 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 nie? Dobra. Gdzie jesteś? Lepsi przyjaciele na zawsze. Ej, powiem tak. Powiem tak, nie jest łatwo. Tutaj nie ma. Na jakimś drzewie gdzieś siedzą pewnie bancwoły moje. Mówię o Szaku, mówię o Szaku. Super, dzięki. Tylko o nich tak mówię, tak jest. O moich najlepszych przyjaciołach. A, jestem najlepszym widzem. No jasne, jasne. No każdy muszę... widzów, ich szukaj. Muszę każdy czubek drzewa przeszukać, nie? Nie no, od drzew to się odczy. Od drzew to się odczy. Ty bejtujesz mnie teraz. No co ty? No co ty, no co ty? Dobra. Taku pewnie gdzieś przy palmie siedzi. Tutaj nikogo nie widzę. Trzeba wyskoczyć z samolotu. Czy ktoś jest tutaj w paszczy? Ej. To jest za trudne, moi drodzy, to jest za trudne. To jest o, za trudne. Sporo osób będzie walczyć na kilofy. Chociaż tutaj przetrwałem przez te 7 minut. Nie no. To będą 7 minut dla Farela. Damy radę, zaraz kogoś znajdziemy. Nie wiem, kurczę, ej, jestem na maksa zdezorientowany, gdzie wy jesteście? Gdzie no, gdzie się poddaje? Farel się nigdy nie poddaje. Farel nigdy nie traci formy, mordo. Pamiętasz może sprzedanego kolegę? Właśnie już odpalam samolot i lecę zobaczyć do tej chatki, co się dzieje? Tylko szukałem samolotu, miałem tam wejść z buta, ale niestety no... spadłem. Ale już. Już jestem, misiu pysiu. Spocony tryhard, Damianek. GG, ale kryjówka dobra. Nie spodziewałbym się, że mogłeś tu siedzieć. I fajnie. Fajnie nie było cię widać. Dobra. Let's go dalej. Odwiedźmy sobie rączkę. Co tutaj się dzieje? I może się rozejrzymy jakoś. Nieznajomy. Dzień dobry panu. A czy... Powiem ci tak, normalnie bym cię nie zobaczył, ale wziąłem sobie noktowizję. Co? Ty co szukamy? No po prostu wiesz. Ja i też tak uważam, odłóż to. No nie no, to jest idealna broń do Heidensleeka, jest mapa za duża. Oszukamy. Nie no, źle się schowałem. Ja obserwuję. Twarda peta. Kapturson, siemka. Ej. Czyli co, wygrałem? Dajcie znać w komentarzu, czy to jest oszukaństwo, no ale wiecie, no... Oszukaństwo. Nie, no nie jest. Okej, okay, szukamy dalej, Farel rozkłada pistolet noktowizyjny. Czy to karabin chowaj jest? Chowaj to. Nie będzie chowana, noktowizja. Noktowizja musi niestety być, mordeczki, mapa jest za duża, ale... Powiem wam, że i tak jest ciężko cokolwiek z nią znaleźć. Nie wiem, gdzie oni są kompletnie. Bałwan?
Nie no, bałwan nie. Kolejny. Ale tutaj chyba jeszcze nie byłem. Czy byłem? Byłem tutaj, kurczę. O, ktoś tu skończył. Mogłem otwierać wszystkie skrzynki, które gdzieś się świecą. Wtedy bym wiedział, że w tym miejscu już byłem, a ja troszeczkę nie pamiętam. O! Bang! Mosak, dzień dobry. Dobra kryjówka. Dobra kryjówka, ale mordeczko... Ile osób zostało? No niestety, zostałeś nakryty. Dobra, drodzy państwo, zostały 2 minuty, ja dalej szukam. Nikogo, kurczę, powiem tak, nie widzę. Jesteśmy teraz... Ach, prawie na łapce. Ja sobie tutaj jeszcze oblecę w koło. Mi się wydaje, że Szaku gdzieś się schował, wiecie gdzie? Gdzieś za... na krańcu mapy gdzieś. 100%. Dobry jest. 100% gdzieś tam. Myśli, nie? Idź na krańc mapy, no. Dobra, odradzamy się na nowo, Farel znowu malotnie, leci w koło. Tylko minutka. Minutka, tak, dlatego robię oblecenie szybko mapki w koło. Czy na jakimś klipie przypadkiem Szaku nie utknął. Dobra, lecimy. Dobra, powiem wam tak, nikogo w koło nie ma. Lecę dalej, może jeszcze uda mi się zrobić kółeczko jedno. Nie ma, nie ma, nie no kurczę, nie wiem. Nie wiem, ale nie jestem z siebie dumny. Szaku, też jestem w końcu z siebie dumny. Dobra, odradzamy się po raz kolejny. 26 sekund, czy znajdę kogoś z tej trójki? Dobra, bang. Bang. Szaku i Szalony, powiedzcie, gdzie byliście. Mówcie. Na krańcu mapy pod drzewem. Na krańcu mapy pod drzewem, kurczę. Gdybym miał samolot i latał, wskoczył na skrzydło, no kto wizją patrzył, by było lepiej. Ale no trudno, trudno. Stało się, zapraszam wszystkich teraz na koronę. Na koronę zapraszam wszystkich. Okej, moi drodzy, zaczynamy wielki finał. Szaku, Szalony oraz Wali 200. Walczycie na granaty impulsowe. Osoba, która ostatnia wypadnie z korony króla skorpionów, wygrywa 1000 fałdolców. Jesteście gotowi? Tak. Okej. 3, 2, 1, go! O! Wali wyleciał! Szalony! Nie ma lotni! Nie ma lotni! Także Szaku wygrywa dzisiejszą zabawę. Moi drodzy, ja dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się bawiliście tak samo wspaniale jak wy. Chłopaki, ja wam wszystkim dziękuję za pomoc w dzisiejszym odcinku. Przypominam, żebyście stawili łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał oraz wspierajcie z kodem Gaming with Farel. Trzymajcie się. Yo!